Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj wyruszamy z klubem tatrzańskim PTTK na rajd piratów na wyspie Wolin. Trasa wycieczki jest to Warnowo, Kołczewo i Wisełka, a później powrót do Warnowa. Będzie to około 20 km, około 6 godzin trasy. Zapraszam wszystkich do oglądania. Serdecznie na tak zwanym rajdzie piratów, ale dzisiaj do piratów nie pójdziemy, zresztą o. Wszystko. Dzięki. Zresztą w tej chwili do piratów nie puszczają. No, nazwa się wzięła stąd, że w latach 90. Chodziliśmy do miejscowości Grodno. Tam był ośrodek wypoczynkowy Urzędu Rady Ministrów, gdzie wpuszczali i zwiedzaliśmy jezioro Grodno, zwane też źrenicą Światowida, gdzie na wyspie tego jeziora związana legenda, że tam miała się siedzibę słynna piratka Stenka z Kamienia. Stąd rajd piratu, bo zawsze tam żeśmy stąd wstępowali. No ale później przyszły inne czasy, tutaj się władza odseparowała od ludu, już do tego ośrodka nie wpuszczają. A nazwa pozostała, nie? No, dzisiaj idziemy trochę inną trasą wzdłuż po jeziorze Warnowskiego przez Warnowo na Domysław, Żółwino. No i tam decydujemy, czy pójdziemy do Kołczewa, czy Kołczewo ominiemy i pójdziemy nad morze bezpośrednio do latarni Kikut. Tamtą brzegiem morza do Wisełki i z Wisełki z powrotem tu do Warnowa. No w sumie około 20 km. Teraz a nie pociąg, mamy 17.55. Nie wiem, ktoś się pytał. Go! No go! Idziemy, tak? Go! Idziemy w miejscowości Warnowo. O, jaki piękny pies! Dwa! Ładnie. Ławki pod dębami. Trzy dęby. I wokoło wszędzie ławki. A możemy pan zrobić między tymi dwoma postaciami, że tak powiem. No oczywiście, że tak. Wielki iglak. O. Ładny drewniany dom. O. A tu budowa. Budują drewniany. O, tam jeziorko jest. Pięknie. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszędzie są takie małe pagórki, dolinki.
teren jest urozmaicony. Idziemy polną czy leśną drogą, nieutwardzoną. A teraz dochodzimy do Wolińskiego Parku Narodowego. Jest tutaj tablica, która wyraźnie to pokazuje, żeby nikt nie miał wątpliwości. Więc teraz oficjalnie jesteśmy w Wolińskim Parku Narodowym. Jest to ścieżka rowerowa na Uroczotów. Jest półcień. Pięknie. Po drodze jest sporo dębów. Fajnie to wygląda. Rozwiste, piękne. Już widziałem kilka takich po drodze. Doszliśmy tu do skrzyżowania leśnego. A co to za drzewa? Nie wiem. Olchy? Nie. Nie wiem. Krzyż przydrożny. 1946, 25-12 miesiąc. Niestety nie ma opisu, co tu się wydarzyło. Na pewno dowiedzielibyśmy się dużo ciekawych rzeczy. Idziemy przez miejscowość, która się nazywa Domysłów. O, jakie drzewo. Słychać szpaki, które żerują na czereśniach i wiśniach. O, maki! A tu mamy stodołę, która się zapada, ale ma strzechę. Prawdziwą strzechę ze słomy. Jeszcze dawną, starą. No już się zawala. Ale jest. Dobra, idę za grupą, bo skręcili w las. I zaraz mi znikną. Metrów dalej potężny dąb. O ja, ale wielki. No. Ładnie tu. A tu co to? Zakątek Mala, 250 metrów. Pewnie jakaś agroturystyka. Zaraz zobaczymy. Odwrócę się jeszcze od tego dębu. Jest fantastyczny. Proszę, zakątek Mala. Tam w oddali widać jezioro. Dlatego tu wszędzie pełno domków się buduje. A ten zakątek to faktycznie agroturystyka.
A jeszcze chyba nie dotarliśmy, się zdaje. Szczerze mówiąc, nie wiem. Czyli teraz idziemy, to teraz idziemy do Zielonego. Aha, to tu Żółwińskie jezioro, tak? Tak. Po lewej. Tak się położyli na dziś. A jakie to drzewo? Zapomniałem. To pola. Biała. A faktycznie spora. No. Robi wrażenie. Stańcie pod tym drzewem. Stańcie, stańcie. No dobra, muszę czekać, kapelusz poprawić, bo tak bym chciała damą. No. Przepraszam. Dzięki, dzięki. Dlaczego? No bo tak będziesz robił ścieżkę. Nie jest. Czemu nie możemy mieć ścieżkę? Bo mamy utrudnienia, że jest ścieżka. Ale to i proszę nie naruszyć. Super. Coraz bliżej jeziora. No super. Mi się podoba. A, bo to wszędzie prywatne, aż do samego końca. Przejść do drogi. Nie, no to coś takie przyszło. No, no właśnie, no. Chodźcie. Kupę. Tutaj zobacz dłuższego, chodź. Jakie Żółwińskie jezioro? No. No niestety. Nieważne jaka, kupa i tyle. Zrobić pana? Kupa jest kupą. Niech pani na razie nic nie ten, wystarczy, że pani się cofnie. A. Tylko nie w kupę. I witam wszystkich serdecznie. Proszę nie klikać, bo się cały czas nagrywa. Ale tak dalej nie ma. Mamy jezioro Żółwińskie. Dobra. Wszędzie wokoło widać pozostałości wydm. O, sarna. Widzisz? Dobra. Widzę sarnę. Tu. O, poszła. Bardzo blisko była. Sfilmowałem ją. Tak się jakoś złożyło, że wraz z jedną jeszcze osobą poszliśmy inną ścieżką i straciliśmy z oczu grupę. I teraz jej szukamy. Na razie jest fajnie. Weszliśmy pod górę, widziałem sarnę, która była 10 metrów ode mnie. Zresztą na filmie to będzie widać. A teraz mamy nadzieję, że idziemy dobrą drogą i znajdziemy grupę tatrzańscy z lasu i widzimy Wisełkę, więc jesteśmy w pobliżu.
W oddali widzę jezioro. To jezioro Wisełka, czy jak? Inaczej. A nic, idziemy dalej. Ogólnie mówiąc, żeśmy się już znaleźli. Tak, oni chyba też tam gdzieś. Ale no. Tu jesteśmy. Mniej więcej. Dochodzimy tu, a oni tu czekają. No to idziemy. Frytkami, no ale... A nie wyszło. Nie, może... Zaraz. Doszliśmy do Obrońców Westoplatte. Bo tu jest parking. Tam zaraz się pole golfowe zaczyna, czyli jest ok. Czyli idziemy tędy. A co to jest za znak? Gdzie? Ten na drzewie. A to nie widzę go dokładnie. Nie. Wiem, że to jest turystyczne, ale ja go nie pamiętam. No to idziemy. A może my ich wyprzedziliśmy? To jest jakaś tablica i chyba z planem. To chyba działki. Oliński Park Narodowy. Przepraszam. Czarny szlak. Dowiedzieliśmy się, że nasza grupa jest z tyłu przy jakimś jeziorku. Nad jeziorem Zatorek. Zatorek. A my żeśmy się trochę wysforowali. Jesteśmy na czarnym szlaku. No i tu jest opis lasu i regulamin udostępniania Wolińskiego Parku Narodowego. I idziemy do latarni morskiej Kikut. Dokładnie. I będziemy tam za około pół godziny. A to już niedługo. A nawet tym tempem to szybciej. Także wycieczka grupowa zmieniła się w wycieczkę dwuosobową. Tak. Indywidualności poszły swoim torem. Dokładnie. Wszędzie na widać... wycieczce musi być też element przygody. No oczywiście. Bo bez tego to... byłaby nuda. Połowa uroku. Wszędzie powalone drzewa, nieruszane. I to jest to. Czas idziemy szlakiem czarnym. Jest uroczo. Idziemy teraz taką małą rozpadliną. Właśnie słyszę, że nasza grupa doszła do nas. Jesteśmy na czarnym szlaku. No, idą powoli. A więc żeśmy się odnaleźli. Co oni tam szukają? Sensacji? Chyba tak. Idziemy dalej nad morze. Idziemy na latarnię. Nie idziemy na latarnię? No bo mamy niedobór czasu. No to jestem rozpaczony. To grzej i najwyżej... No nie wiem ile to jest. Ja czasu mam full. No bo to jest... dosłownie... 15 minut, a może nawet mniej. Tutaj. No to w czym problem? No mogliśmy pójść sami.
gdybym wiedział, że tego, to by mogliśmy nie siedzieć, byśmy poszli. No właśnie. No, tak jak tutaj kolega wspomniał, morze nasze morze. Idziemy cały czas szlakiem czarnym i już, jak to co niektórzy mówią, czuję bryzę morską. Czasem nawet czują ją w Szczecinie, ale ja ją czuję. Bardzo silnym wietrze. Tak, przy bardzo silnym wietrze. Wisełce. No i już widzę morze. Niestety słońce trochę nas zawiodło. Te chmurki trochę je przysłaniają, ale nie jest najgorzej. I teraz wjeżdża teraz stąd, to byśmy jeszcze mieli tak 12... A to Kikuta daleko? ...kilometrów, nie, to dosłownie, no tu u góry. O matko. Tam na tym rozejściu dosłownie 10 minut. To ja pobiegnę. A to teraz to jest błąd, trzeba było od razu. Proszę, jesteśmy nad morzem, nad Bałtykiem. O. Super. Z daleka widać klify, spróbuję je przybliżyć. W oddali widać klify Międzyzdroja. No to idziemy teraz wzdłuż plaży. W kierunku Międzyzdrojów, klifów. To schodzimy z plaży. No to żegnamy morze bałtyckie. Jakie są na plaży?
tu mamy restaurację. Wracamy czerwonym szlakiem z nadmorza. Idziemy teraz do Wisełki. Taką uroczą ścieżką. O, często uczęszczaną, bo nad morze i z nadmorza. Ale nie można narzekać. Dobrze oznaczona. Co chwilę są znaczenia. Po drodze sporo takich klimatycznych miejsc. Oczywiście pokoje do wynajęcia. A tam dziś słyszałem chyba pawie. Ale nie jestem pewien. Spróbuję zajrzeć. Piękne domki, ale pawi nie widzę. Także jesteśmy w Wisełce. Oczywiście wycieczka nie mogła ominąć może smażalni ryb. Jeśli jest się nad morzem, trzeba zjeść rybę, nieważne skąd są. Flondrap, strąg, mintus, kalibut, karmazyn, pergulena, łosoś, sandacz, sola, okoń, panga, dorsz, minta i morszczuk. Co kupujecie? Proszę. Mamy jezioro Wisełkę. Muszę iść, grupa ucieka. No to idziemy teraz drogą na stację, jeśli się nie mylę, tu do Warnowa. I w tej chwili wychodzimy z Wisełki, co zresztą potwierdza znak drogowy. A pod znakiem jest znak turystyczny. Oznaczenie drogi turystycznej. Ten żółty znaczek na dole. Pomorska droga świętego Jakuba. Pięknie. Kaczka. Ta szosa nie prowadzi do Czarnego? No to nie wiem. Do jeziora? Nie. No to dochodzimy z powrotem do Warnowa. A te wzgórze, które było wcześniej, co tam sfilmowałem, to jest byłe grodzisko. Tak podejrzewałem, że jest takie dziwne.
A tu jest leśniczówka. Obwód ochrony Warnowa, Woliński Park Narodowy. Dzień dobry. Na stacji Warnowo. Udało się dojść. Tam. Chociaż żeśmy się bali, że nie zdążymy, bo zostały 4 minuty. Ale jesteśmy. Koniec wycieczki z Tatrzańskimi. Co to było? Jak to? Rajd? Rajd pirata, tak. Tak, co mi tutaj podpowiadają dziewczyny. No nic. To do zobaczenia na następnym rajdzie. Hej. Hej, hej.